Jak zarządzać przedsiębiorstwem w dobie kryzysu? Jak aktualne problemy gospodarcze wpływają na Bezhab i na całą branżę? Tak, tych problemów gospodarczych jest rzeczywiście bardzo dużo i niewątpliwie firmy muszą działać wielopłaszczyznowo, w bardzo wielu kierunkach. Myślę, że problem podstawowy, jaki mamy, czyli energetyka, problemy z gazem czy z energią potencjalnie, powodują, że bardzo wiele firm inwestuje w te dziedziny gospodarki, chociaż nie jest to dla nich tak zwany core business. My robimy to samo. Jeśli chodzi o procesy oparte na gazie, szukamy bardzo wielu racjonalizacji. Czasami nawet eliminujemy proces oparty na gazie w produkcji AGD i zastępujemy go jako procesem opartym o energię elektryczną na przykład. Również inwestujemy bardzo dużo w fotowoltaikę na dachach naszych biurowców, czy hal produkcyjnych, czy magazynów pojawiają się urządzenia fotowoltaiczne i na to przeznaczyliśmy całkiem sporo środków, w tym i w przyszłym roku. Jeśli chodzi o taką wymowną statystykę, to mogę powiedzieć, że w przyszłym roku, w stosunku do tego roku, będziemy mogli zakontraktować ponad 20% gazu mniej i ponad 15% energii elektrycznej mniej. A więc to wszystko są bardzo wymowne liczby, myślę. I wielu przedsiębiorców porusza się również w tym samym kierunku. Kolejnym problemem, który tutaj już nie tylko przedsiębiorcy, ale również rząd i Narodowy Bank Polski musi mieć w fokusie i musi zwalczać z dużą siłą, to jest inflacja. Wysiłki przedsiębiorców kierują się w kierunku racjonalizacji produkcji, obniżania kosztów produkcji, szukania nowych poddostawców, którzy z równie wysoką jakością są w stanie zaoferować bardzo dobre materiały produkcyjne, ale na przykład nie podwyższając ich ceny albo podwyższając znacznie mniej niż tegoroczna inflacja. To wszystko wpływa na to, że w branży AGD inflacja jest na znacznie niższym poziomie niż ta, o której słyszymy, 17 czy nawet 20%, do których pewnie niestety w najbliższym czasie zmierzamy. Natomiast potrzebna jest tu walka z tą inflacją ze strony również Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio wysokich stóp procentowych, ponieważ inflacja drenuje portfele Polaków, drenuje portfele gospodarstw domowych, powoduje gorszy standard życia, a nade wszystko psuje z jednej strony rynek pracy, jak i inwestycje. Wszyscy wiemy, że im mniej inwestycji, tym mniej miejsc pracy, im mniej inwestycji, tym mniej konkurencyjna gospodarka, a więc ta inflacja powinna być na czele, na sztandarach w tej chwili, żebyśmy jak najszybciej mogli sobie z nią poradzić. Dużym wyzwaniem jest obecnie również kryzys wojenny, ale wiem, że Państwo pomagacie tutaj pracownikom z terenu Ukrainy. W jaki sposób? Tak, to prawda. Zaraz po wybuchu wojny powołaliśmy sztab kryzysowy i ten sztab kryzysowy złożony z kilkudziesięciu osób działał na wielu kierunkach. Przede wszystkim organizowaliśmy transporty z terenów przygranicznych do wewnątrz kraju. Pomagaliśmy uchodźcom z Ukrainy dostać się do miejsc, w których mogli znaleźć odpowiednio czy nocleg, czy pomoc materialną. My również zapewniliśmy ponad 60 miejsc noclegowych, przebudowując pomieszczenia naszych biur. Dodatkowo sponsorowaliśmy działania innych kampusów dla uchodźców czy miejsc noclegowych, przekazując ponad 1000 urządzeń AGD. Do tego doszła pomoc bezpośrednio materialna, psychologiczna, jak i prawna. My mamy taką dodatkową, bezpośrednią
odpowiedzialność za osoby z Ukrainy, które są naszymi pracownikami, a mamy ich aż 1300 na 8000 miejsc pracy, które stworzyliśmy w Polsce. Dużo mówimy w dzisiejszym czasie o wyzwaniach. W związku z tym, jakie Pana zdaniem są wyzwania w branży przemysłowej z zakresu zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia, i jakie są osiągnięcia BSH w tym zakresie? No to pozwoliłem sobie już następnie powiedzieć, że te nasze inwestycje w racjonalizację produkcji od strony oszczędności, czy to gazu, czy energii, jak i bezpośrednich inwestycji w fotowoltaikę, to jest to, co bezpośrednio przekłada się i na nasz klimat, obniżenie CO2, ale również na racjonalizację produkcji i obniżenie kosztów produkcji. Myślimy oczywiście jako producent AGD również bezpośrednio o urządzeniach AGD, które powinny być najnowocześniejsze, powinny dawać tą wartość dodaną. No a najlepsza odpowiedź w tych czasach to jest racjonalizacja wody, jeśli na przykład chodzi o zmywarki czy pralki. To jest również poziom hałasu, ale bardzo ważne zużycie energii. Tu możemy się pochwalić, że nasza lodówka produkowana we Wrocławiu została na ostatnich targach AGD w Berlinie tak zwanym mistrzem świata, który w ocenie ekspertów oszczędza ogrom energii elektrycznej w przeliczeniu na pieniądze. Było to między 800 a 900 euro w skali życia takiej lodówki. A więc to są bardzo wymierne pieniądze. Jeżeli założymy, że lodówkę średnio na przykład w Niemczech wymienia się co 7 lat, to jest to no, dobre 130-140 euro rocznie. I tutaj postawimy kropkę, ale bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia pod uwagę właśnie tych kwestii i do oglądania innych relacji z kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.